Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie, słoneczny dzień, można powiedzieć poranek dla niektórych. Stoimy na skrzyżowaniu nie bez powodu i w dzisiejszym programie byśmy chcieli poruszyć problem, problem motorów i tego, jak widzą je sygnalizatory świetlne. Rozumiem, że i skuterów również, no bo gdyby ktoś jechał, albo roweru. W tym wypadku też może dotyczyć, no jest, nie, ale zaraz naświetlaj dalej. Jest Mirosław, Mirosław jest. W każdym razie chodzi o, na świet problem, o jednoślady. No o jednoślady, tak jest. No, to ważne, w nocy. I skąd natchnienie akurat na ten temat? Tak się składa, że jeszcze daję radę jechać motorem, a że kończę pracę późnym wieczorem, więc zazwyczaj po 22 wracam do domu. I drodzy Państwo, wszystko było ok, tylko te sygnalizatory nie zawsze widzą motory. I zdarzyło się wielokrotnie, że po prostu chcąc skręcić w lewo lub przeważnie w jakiś zjazd boczny, sygnalizator nie widzi tego motoru, no i trzeba stać. I można stać aż do rana, za przeproszeniem, dopóki nie nadjedzie pojazd większych gabarytów, który w jakikolwiek sposób zostanie zlokalizowany przez, nie znam szczegółów technicznych urządzeń, przez albo pętlę magnetyczną, albo punkt magnetyczny, albo jakiś optyczny element tego sygnalizatora. No i teraz wszystko było ok, bo myślałem, że jeśli to nie działa, no to drodzy Państwo, możemy sobie zjechać z tego skrzyżowania, nawet na czerwonym świetle. I tu wielkie zaskoczenie, niestety nie. Musimy stać aż do zmiany lub do udzielenia nam pomocy. No, do rana. Do rana, więc zaczęliśmy drążyć temat. Co w takiej sytuacji zrobić? No co? No zawiadomić na pewno służby miejskie, zawiadomić policję, no ale co z tym zjazdem? Jest wyjście. O, udać się, że się motor popsuł. Teraz wpadłem na to, genialne. Popsuł mi się i muszę go sprowadzić, więc złażę, przeprowadzam go do przejścia i zrób w inną drogę i w ten sposób ominiemy problem, bo inaczej nie da rady. Ja nie jeżdżę motocyklem, bo za stary już jestem, ale motorowerem jeżdżę i rowerem. I myślę, że to też dotyczy i roweru, i motoroweru, że się nie zapali, ale rower łatwiej ciach na plecy i poszedł. No. Motor taki jak ty jeździsz, widziałem dwa cylindry wypasione i tak dalej, nie na plecy go nie weźmiesz, bo on z 300 kilo może nawet ważyć, prawda? Nie no, raz, że nie wezmę, bo już po zawale jestem i nie będę miał siły na takie cyrki, o których ty tutaj mówisz, ale drodzy Państwo, teraz poważnie. Poważnie. Nie możemy zawracać, cofać, innych czynności wykonywać według ustawodawcy. I co? I jest ten problem, on pozostaje nadal. Więc tutaj, jeśli by kiedykolwiek Państwu przydarzyła się taka sytuacja, no to jednak przy zachowaniu największej ostrożności, jaka tylko jest możliwa, zjechać z tego skrzyżowania lub tego, jak kolega wspomina, zepchać ten motor i po prostu pójść prosto z tym motorem, minąć skrzyżowanie i odjechać dalej, tak? No tutaj posiłkowaliśmy dzisiaj się przed całym programem opinią fachowców i tak doradzono nam, no, że oczywiście poinformować się zarząd dróg, poinformować policję. No i w razie takiej sytuacji, większość skrzyżowań wyposażonych jest w monitoring, tak? Więc jeśli by się zdarzyło, że któryś z policjantów nie widziałby całej sytuacji i chciałby ukarać nas mandatem,
no to jedyna szansa na jakiś sprawiedliwy wyrok to byłaby na zasadzie nieprzyjęcia mandatu i potem w instytucji odwoławczej analiza tego materiału zapisu. Tylko tyle. No i wydawałoby się, że niby sytuacja jest oczywista, lecz ustawodawca tego nie przewidział. Tutaj tylko można mieć taki gorący apel i prośbę o to, żeby informować się te służby miejskie i myślę, że one nie są nieprzyjazne, mieszkańcom są bardzo przyjazne i podejrzewam, że zareagują. No, pewnie... Jaki numer dzwonić? 112. No, centrala, no tak, no a na jaki można numer? Jak człowiek może pamiętać numer do służb miejskich? No normalnie człowiek nie ma tego. Mirku, no wiadomo, 112, że o godzinie 23 tak. Wszystkie instytucje są zamknięte. Czyli 112. Nagrywamy się i proszę pana, mam taką sytuację. Stoję, nie mogę zjechać. A to zaraz panu podeślemy radiowóz. No, można by było tak zrobić, no. Tylko że zawsze pamiętajmy, że może ktoś będzie chciał zadzwonić naprawdę z wielkim kłopotem i z prośbą o wielką pomoc, więc może zepchajmy ten motor, a jaki jest poczekajmy do rana, Mirku, poczekajmy do rana i tam zaatakujmy wyspecjalizowane ale służby. Ale ja się poważnie zastanawiam, no, czy stary numer do policji działa? Można by było w tym wypadku zadzwonić, bo to było 997. Dokładnie. Jeszcze działa? Jeszcze działa. Aha, no okej. Okay. To 997, proszę na 112 nie dzwonić. Także, drodzy państwo, to tak właściwie dzisiejszy odcinek podzieleniem się problemem, tak? Ja wiem, że mało osób pewnie przemierza miasto o 23 do tego motorem, no ale są pasjonaci lub osoby, które nie mają wyjścia, które jadą i pewnie spotkały się z tym problemem. Nie, no dlaczego o tym mówimy? My nie mówimy, może trochę w formie żartobliwej, może, ale na temat. Mówimy o takich bolączkach i problemach, które codziennie nas dotykają. Nie żeby komuś coś wytknąć i tak dalej, ale chodzi o to, żeby ten ruch drogowy w naszym mieście był w miarę sprawny, żeby można było tam szybko zaparkować, szybko przejechać, szybko się przemieszczać. Jest z tym coraz trudniej i będzie coraz trudniej. W związku z tym my robimy takie, sygnalizujemy. Chyba sygnaliści jesteśmy, nie Robert? Wyjdzie na to, to wyjdzie, że jesteśmy sygnaliści. Nie, niestety, absolutnie nie. Ja bym chciał jeszcze... Ale oni nawet w zakładach pracy już są w tej chwili. Mirosławie, nie o tym żeśmy rozmawiali. Dobra. Aczkolwiek ja bym chciał jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, że my nie jesteśmy tu specjalistami od sygnalizacji, nie jesteśmy fachowcami najwyższej klasy od przepisów ruchu drogowego. My jesteśmy po prostu mieszkańcami Suwałk, obywatelami naszej kochanej Polski i my na co dzień z tym się borykamy. I tylko to ma na celu właśnie wskazanie takich elementów, gdzie może coś do końca się nie spina. Nie jesteśmy Emil Radarowiec też. To jest taki nie jesteśmy Emil Radarowiec. My po prostu jeździmy tymi drogami i przychodzimy tymi przejściami. Tak i jest. Tak jak pewnie większość z państwa. I zaskakuje nas wiele rzeczy, a że mamy możliwość o tym powiedzieć, więc bardzo chętnie z tego korzystamy. I mówimy wtedy, gdzie wolno jechać, a gdzie trzeba iść. A jak trzeba iść, to nie wolno jechać i pamiętajcie, jedzie rower teraz, zaraz będziemy go widzieli i jedzie prawidłowo, ale pamiętajcie, przez przejście dla pieszych, gdzie jest tylko sylwetka pieszego, złazimy z roweru, niektórzy powiedzieliby schodzimy, rowerek, hulajnogę przeprowadzamy, to dla waszego bezpieczeństwa.